Dzisiaj witam Państwa z nad śniadanka i herbatki. Czarna herbata z odrobiną cytryny i z imbirem oraz słodzikiem. Tak, nie zapomniałam posłodzić. Tak, dodałam sobie tabletkę słodziku, żeby była trochę przyjemniejsza w smaku. A tutaj na dzisiaj powiem nieduże śniadanie jak na mnie, bo w ogóle nie jestem głodna. Jem nie tyle co z przymusu, ale z rozsądku. Ale zaserwowałam sobie dzisiaj moje ulubione pieczywo, które w domu jest rzadko, bo częściej robię zakupy w Biedronce niż w Lidlu. W każdym razie jest to bio, fińskie chyba, pieczywo z Lidla. Poznacie je, na pewno są takie płaskie bułki już przekrojone, one z wierzchu mają takie kropeczki. Jedne jest z hummusem, rukolą i papryką, w ogóle przymroziło nam rukolę w nowej lodówce. Nie wiem, czy ona z wrażenia zaczęła przymrażać, czy my za bardzo ją ustawiliśmy, czy co. No ale już zmieniłam jej stopień chłodzenia. Mam nadzieję, że to pomoże, no ale biedna rukola ucierpiała. A druga kanapka to jest po prostu biały serek zamiast masła. Na to ser pleśniowy. Tak, w ciąży można jeść ser pleśniowy, jeżeli są z mleka pasteryzowanego. Wydaje mi się, że 99% serów jest z mleka pasteryzowanego. Zawsze czytam skład i jeszcze mi się nie trafiło mleko niepasteryzowane. I na to pomidorki koktajlowe. Także smacznego. Dzień dobry, pokazuję się. Zdrabki jeszcze nie było, psa chyba nawet nie nagrałam. Nie nagrałam, bo wiecie co? Wzięłam go na spacer w nowych szelkach i wzięłam starą smycz, nie typu flexi, tylko krótką, w celach trenowania, chodzenia w miarę przy nodze i nieciągnięcia. Jest śmiesznie, pies nie ciągnie albo ciągnie bardzo rzadko, no ale wymagało to naszego skupienia na całym spacerku, dlatego wam nic nie nagrałam. No jest lepiej, zobaczymy. Kurde, powiem wam, że tak plułam sobie w brodę, że jak urodzę dziecko, to nie będę tą kobietą, co może wziąć i psa, i wózek na spacer. A to aż się prosi, jak idziecie z dzieckiem na kilka kilometrów, to aż się prosi, żeby wziąć psa, tym bardziej, że na to bardzo lubi chodzić i spacerować. Może, że leje, wtedy nie lubi. W każdym razie plułam sobie w brodę, że nie będę tym człowiekiem. A i nie chcę zapeszać, ale może jest jeszcze dla nas szansa. Fajnie by było. Dobra, co tam u Was słychać? Co porabiacie? Napiszcie mi, co aktualnie robicie. Może ktoś właśnie teraz pociągał ich pysznej kawki. To napiszcie mi koniecznie. Ja się szykuję. Mam trochę roboty. Poza motywatorkowej, ale mam też bardzo dużo roboty motywatorkowej, którą przez cały tydzień spychałam na następny dzień. Coś mi soczewka uwiera. Przez cały tydzień spychałam na następny dzień i jest piątek, a ja się budzę z ręką w motywatorce. Kurde, ciężko mi idzie organizowanie sobie motywatorki, wam powiem. Też te vlogmasy są oczywiście bardzo czaso i pracochłonne, ale ja cały czas się uczę zarządzać sobą w czasie takim internetowym. Oczywiście znajduję czas, żeby scrollować Instagrama bez końca, a żeby usiąść do kompa, to już trochę gorzej. No nic, ale jakoś to musi być. Dzisiaj zapowiada się bardzo smaczny obiad u mnie. Pokażę wam na pewno, mam taką nadzieję, bo ja najpierw mówię, że coś pokażę, a potem się okazuje, że nie wiem, że nie miałam akurat przy sobie telefonu. Ale już wam zapowiem, że chcę zrobić paluszki rybne, chcę zrobić ziemniaczki, jeszcze tylko nie wiem, jak je zrobię, ale na pewno będą ziemniaki i do tego mam kapustę kiszoną. Także będzie taki obiad z nadmorza. Wiem, że paluszki rybne gotowe to nie jest najlepszy produkt na przykład na byciu na diecie, ale muszę wam powiedzieć, że te z Lidla, tam są prawdziwe filety w środku. To nie jest tak, że jak przekroicie tego paluszka rybnego, to tam jest taka pulpa rybna i Bóg wie, co tam w środku jest. Tam normalnie jest mięso z ryby. Niestety ta panierka to jest taka sama chemia, ale taka pyszna. I wiecie, panierki w stosunku do ryby jest na tyle niewiele, że można sobie takie odstępstwo sprawić. Bo to jest po prostu najzwyczajniej w świecie smaczne. Problem mam tylko taki, że paluszki rybne muszę smażyć bardzo długo, żeby mi się nie rozwaliły, no bo jako, że smażę na małej ilości tłuszczu, ale mnie prześwietliło, jako, że smażę na małej ilości tłuszczu, to muszę je trzymać i trzymać na patelni. No ale nie stanowi to żadnego problemu przecież. Dzisiaj w ogóle wam zadałam na Instagramie pytanie,
pytanie, prośbę, czy możecie zostawiać pytania właśnie do mnie, do Q&A, które bym chciała zrobić tutaj na kanale, bardzo dawno nie było. Ja już z dwa razy chyba wywoływałam do zadawania pytań, ale w końcu nie nagrałam, bo cały czas, słuchajcie, ja dostaję te same pytania, na które już odpowiedziałam. I są to w dużej mierze, w totalnej większości, w 80% pytania związane z odchudzaniem, ale nawet nie moim. Co ciekawe, tylko ciągle się powtarzają te same pytania, czy jak się odchudzamy, to czy wisi nam skóra i jak przestać się objadać. Non-stop ludzie zadają te same pytania. Temat był podejmowany przeze mnie wielokrotnie i już podlinkowałam nawet na tym Instastory te filmy wszystkie, a ja tu liczyłam na jakieś, wiecie, takie może nie tyle co prywatne, ale może takie bardziej Q&A, tak jak youtuberki nagrywają tam. Jaki masz rozmiar buta, jakie są twoje ulubione perfumy. Ja wiem, że to jest próżne, ale fajnie jest raz na jakiś czas coś takiego nagrać. Także no, poprosiłam już was na Instastory, żebyśmy trochę odeszli od tematu odchudzania. No bo przecież o odchudzaniu gadamy ciągle, o tym jest ten kanał. I może taka mała odskocznia by tutaj wprowadziła mały powiew świeżości, czy coś, lepiej byśmy się poznali. Ja mam dużą ochotę coś takiego nagrać. I zastanawiam się, czy by sobie po prostu samej nie zadać pytań, albo nie poprosić jakiejś koleżanki, żeby mi skonstruowała pytania. To wiecie co, Justyna to kiedyś powiedziała z bloga owsiana.pl, ona prowadzi podcast, który wam zresztą polecam bardzo, zwłaszcza odcinek ze mną. Jest też bardzo fajny. W każdym razie Justyna kiedyś powiedziała, że ma ochotę nagrać odcinek podcastu właśnie, gdzie będzie odpowiadać na pytania i że zachęca do zadawania pytań, ale jeżeli nie będzie fajnych pytań, to ona sama sobie zada. Czas na kalendarz. Muszę wam powiedzieć, że kolejna osoba wczoraj do mnie napisała na Instagramie i wysłała zdjęcie, że też wygrała stówkę. Mówię też, bo poprzednia osoba, która pisała, wygrała stówkę. U mnie jest jak na razie 25 zł. Cieszę się z tego, chociaż się zdrabka zwróci. Mamy 13, piątek 13. Zobaczymy, czy będzie szczęśliwy. To nie jest prezent, to jest świeca. A pod świecą było 100 zł. Gramy dalej. Zobaczymy. Może jutro się coś trafi. Siedzę właśnie przy kompie i pracuję nad czymś, co będziecie mogli podziwiać w styczniu. Jeszcze nie zdradzam. W każdym razie siedzę sobie przy kompie i wiecie co, mam mdłości. Normalnie mi wróciły mdłości. Takie delikatne póki co. Od kilku dni mi się zbierało. Wydaje mi się, że dzisiaj są silniejsze niż wczoraj i niż te, co przedwczoraj też. Więc stwierdziłam, że chyba już zacznę jeść, bo to na mnie najlepiej działa. Po prostu trzymanie czegoś w buzi. I odgrzałam sobie krupnik mojej mamy. Taki widzę, że dość chudziutki. Jak na moją mamę, zazwyczaj tutaj pływa mięso, wielkie oka i śmietana, a taki, no, jak na mamę, to dość lichy. Także zjem sobie krupnik jako pierwsze danie, no i już wstawiłam ziemniaczki na drugie. I będę robić, tak jak wam mówiłam, ziemniaki, paluszki rybne i kapustę. Dzisiaj przyznam, nie popiszę się uważnością jedzenia, bo siedzę przy kompie. Nie powinno tak być. Pamiętajcie, powinniśmy jeść w skupieniu albo z kimś, ale nie przy serialu, nie przy filmie itd., itd. W każdym razie, magia małego talerza. Ja wiem, ciężko będzie w to uwierzyć, ale słuchajcie, to są dwa duże ziemniaki, które po ugotowaniu po prostu pocięłam w ćwiartki. A tutaj mamy 5 paluszków rybnych. To jest mały talerz, taki trochę większy niż do ciasta się serwuje. I dzięki temu najem się dosyta. I nie będę miała takiego poczucia, że chciałabym zjeść coś jeszcze, bo przecież jadam wielki talerz żarcia. A do tego miseczka z kapustą kiszoną. Nie za duża. Nie mam jakoś dzisiaj takiego apetytu, jak przez ostatnie dni miałam. Nie wiem, może to po wczorajszych kolacji. Przez to, że zjadam tego Chińczyka, może sobie zaspokoiłam ochotę na wszystko. I jakoś dzisiaj mnie nie ciągnie. Może przez te mdłości? Bóg wie. No nieważne. Siadam do jedzenia. Co wam jeszcze tylko chciałam powiedzieć, że ziemniaki ugotowałam chwilę wcześniej, nawet sporą chwilę wcześniej. Potem je sobie pokryłam i zostawiłam. I jem ziemniaki, które nawet nie są... No one są może letnie. W życiu bym nie powiedziała, że one są ciepłe, one są letnie.
I takie ziemniaki Wam polecam jeść, bo wtedy jest niski, niższy indeks glikemiczny, a dwa, wytwarza się skrobia oporna. Jeżeli nie wiecie, co to jest, to zgooglujcie temat i poczytajcie sobie w internecie o skrobi opornej. A tymczasem smacznego. Chodzę do Was trochę pogadać, się pokazać, bo cały czas siedziałam przy kompie. Zjadłam obiad, a potem usiadłam do tej motywatorkowej roboty. Mówiłam Wam, że trochę się nie wyrabiam. I jakoś tak zebrałam się w sobie, stwierdziłam, że dobra, zmuszę się, zmusiłam się i wiecie, że się udało? Zrobiłam nawet więcej niż planowałam, także czasami na siłę też jest dobrze, bo potem jak już człowiek się wkręci i się rozkręci, to jest lepiej. Jest mi na tyle zimno, że musiałam założyć swój podomkowy polar. I co, zaraz się zbieram, wychodzę z psem na spacer. Była u mnie sąsiadka dzisiaj, zostawiła mi ozdoby świąteczne i ciuszki dla małej. To jest niesamowite, jak jacy ludzie są kurde mili, jak człowiek jest w ciąży. To jest naprawdę bardzo fajne i wciąż budzi to we mnie dużo pozytywnych emocji i taki jakiś podziw w ogóle. Nie wiedziałam, że ludzie będą tak życzliwi, że tyle rzeczy się dostaje i tyle troski i tak dalej, i tak dalej. Ale nie pozostanę sąsiadce dłużna, już mam pomysł, jak się jej odwdzięczyć, ale na razie nie będę się zdradzać, bo w sumie nie wiem, czy pomysł wypali. W każdym razie zbieram się, biorę natowca, który cały dzień śpi na kanapie i słychać w całym mieszkaniu, jak on chrapie. Co Wam jeszcze miałam powiedzieć? Złożyłam zamówienie z IKEA. Oficjalnie. Przelałam pieniądze, złożyłam zamówienie, idzie łóżko, idzie komoda, a matrac zamawiamy w końcu skąd inąd, ale też go zamówiłam. Także w przyszłym tygodniu będą meble i skończy się ta gehenna z wybieraniem łóżka. Już nie ma odwrotu. Przyjdzie i takie zostanie. Bogu dzięki, bo już każdego dnia wymyślaliśmy coraz to śmieszniejsze rzeczy. Albo jakieś bardziej oszczędne, albo mniej oszczędne, a może na raty, a może coś tam, a może takie łóżko, a może tamto. Cieszę się, że to już za nami i w przyszłym tygodniu będziemy zabierać się za meblowanie sypialni. Kochani, jak widzieliście, choinka już u nas prawie gotowa. Dosłownie ją wykańczamy choinkę. Ja się jeszcze zastanawiam, czy by nie dokupić małych bombeczek, bo jakoś mi trochę mało tych ozdób, ale no zobaczymy. W każdym razie rozłączam się już, żeby móc zacząć montować tego vloga, a potem mamy zamiar spędzić po prostu miło i leniwie wieczór na kanapie. Trzymajcie się, widzimy się w następnym vlogu. Do zobaczenia, pa, pa.